Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o wieku kur w hodowli. Do jakiego wieku się opłaca kury trzymać, do jakiego się nie opłaca kur trzymać. Zapraszam oczywiście do odcinka, w którym mówiłem dokładnie i przedstawiałem, jak sobie wpiszecie kury stare, spacja, nazwę mojego kanału, albo jak zajmować się młodym drobiem, to wyskoczą wam filmy, gdzie mówiłem o wieku drobiu. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiali tak ogólnie o wieku drobiu, kiedy się opłaca, kiedy się nie opłaca kur trzymać. No i zdania są podzielone w tym temacie, ale jeszcze zanim zaczniecie oglądać, to ogromna prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc jak największej liczbie hodowców dotrzeć do tego odcinka. Moi drodzy, jeżeli chodzi o starość drobiu, to tak naprawdę mamy dwie możliwości. Po pierwsze, kury jako zwolennicy zwierząt i trzymanie kur dla siebie, trzymamy kury do naturalnej śmierci, czyli tutaj w tym przypadku będzie to około od 5 do 10 lat, średnio tyle u was kury żyją z tego co mi piszecie. 10 lat to jest bardzo dużo, no ale te 3 latka są w stanie te kury przeżyć na waszych warunkach. Pierwsza rzecz. Druga możliwość, słuchajcie, jest taka, że po 2 latach stadko likwidujemy taką hodowlę i kupujemy hodowlę nową, odnawiamy tak jakby hodowlę. Oczywiście mamy jeszcze tak jakby trzecią alternatywę, kiedy kupujemy 2 stada w hodowli, czyli robimy, słuchajcie, coś takiego, że jedne kury kupujemy w lipcu, drugie na przykład we wrześniu, żeby w momencie, kiedy jedne nam się kurki przestały nieść, żeby drugie nam się zaczęły nieść. Oczywiście jeżeli mówimy o tej taktyce pierwszej, czyli trzymamy kury do naturalnej śmierci, powiedzmy, no to wtedy, moi drodzy, wiadomo, że nie patrzymy aż tak na ilość jajek, nie patrzymy tak na zysk, chodzi nam o dobrostan zwierząt. Więc ten temat pomijam. Oczywiście to jest bardzo ważne, więc jeżeli ktoś chce tak robić, to jak najbardziej tak robi i większość z was tak robi, ja to popieram. Numer 2, który też popieram, to jest opłacalność. Wtedy do drobiu podchodzimy trochę inaczej, bo kury trzymamy, słuchajcie, rok, dwa. Kury się przepierzą, albo im na to pozwolimy, albo nie. Trzymamy jeszcze rok, no i po 2 latach kura już jest na tyle wyeksploatowana, sobie nie daje rady. Może nie tak bardzo jak na dużej fermie, ale i tak już jest jej ciężko i wtedy już opłacalności z niej za dużej nie ma, bo tych jajek jest sporo mniej i wtedy myślimy o tym, żeby taki drób po prostu albo sprzedać, albo oddać. No po prostu musimy się tego drobiu jakoś tam pozbyć. I tutaj jaka jest możliwość, słuchajcie? Możliwości mamy takie, że te kurki możemy sprzedać, albo możemy ewentualnie oddać. Są ludzie, którzy takie kury dwuletnie skupują. Ja bym, słuchajcie, nawet za pół darmo takich kur nie chciał, ale wiem, że są ludzie, którzy takie kurki kupują. Okej. Natomiast mamy jeszcze taką możliwość, żeby właśnie kupować te 2 stada i wtedy to już wybór należy do was, jak będziecie chcieli ten temat rozegrać. Moje zdanie jest takie, że to wszystko zależy od was, natomiast jeżeli chodzi o samą opłacalność, to taktyka numer 2 oczywiście się sprawdza. No i tutaj, jeżeli macie wszystkie warunki zachowane w hodowli i im macie tych kur więcej, tym wam się będzie bardziej skalowało i bardziej będzie wam się po prostu to wszystko opłacało. Natomiast jeżeli tych kurek będziecie mieli mało, no to siłą rzeczy ta opłacalność będzie bardzo niska albo prawie że zerowa, może wam się zwróci właśnie za zboże, za paszę. No ale wtedy też mamy inną taktykę, bo inaczej, słuchajcie, kury karmimy. Inaczej trochę do tego drobiu wtedy musimy podejść. Natomiast większość z was mimo wszystko traktuje kurki tak, że żyją z nami od poczęcia do naturalnej śmierci, że tak powiem, albo od zakupu do naturalnej śmierci, czyli średnio od tego 18 tygodnia i tak sobie żyją. I aż tak nie patrzymy na tą opłacalność, czasami nas to denerwuje, że kury się przestały nieść, ale aż tak się tym bardzo wtedy nie przejmujemy, mamy satysfakcję, że one u nas mają tak jakby dożywocie i bardzo dobrze. Prośba do was, żebyście się podzielili w komentarzu, jakie wy macie zdanie, czy waszym zdaniem to jest dobra taktyka, czy zła taktyka, jak wy do drobiu podchodzicie, bo wiem, że możliwości, słuchajcie, jest bardzo dużo. Natomiast średnio, jeżeli chodzi o drób, no to tutaj trzymamy w różnym wieku kury. Ja też nawet nie robiłem żadnych statystyk, ale z tego co mi piszecie, to trzymacie kury od 2 miesięcy, czy od, nie wiem, 8 tygodni, czy 5 tygodni, aż do, słuchajcie, 40 któregoś tygodnia, a nawet aż do śmierci, kiedy kura żyje 3, 4, może 5 lat, to też takie kurki macie. Jakaś jedna z widzów, rekordzistka, żyła chyba 11 czy 12 lat, także bardzo, słuchajcie, długo. Średnio tyle wychodziło. U nas chyba, już mam mówiłem na jakimś odcinku, chyba 5 czy 7, ale to już było naprawdę bardzo długo i no wiadomo, można się domyśleć już, jak to wszystko tam później wyglądało.
Natomiast generalnie, tak jak widzicie, mamy możliwości dużo. Ja też nie jestem zwolennikiem, żeby te kury jakoś tam zabijać. Natomiast jeżeli patrzymy, słuchajcie, na opłacalność, no to wtedy przyjmujemy po prostu inną taktykę. No, czy to się komuś podoba, czy nie, tak to po prostu niestety wygląda. Prośba właśnie o wasze zdanie, tak jak powiedziałem. No i oczywiście to, co chciałbym wam jeszcze dodać tak na zakończenie odcinka, co jest bardzo istotne. Jeżeli będziecie teraz, słuchajcie, kupować kury, jeżeli ktoś planuje teraz kupować kury, zaraz mamy grudzień, to oprócz tych warunków, o których wam cały czas trąbię, zwróćcie uwagę, słuchajcie, czy to nie są jakieś tak zwane kury z odzysku, czy to nie są kury, które są po prostu chore. Bo bardzo często teraz fermy wciskają handlarzom, słuchajcie, chory drób i on tym drobiem handluje, bo takiego handlarza, którego widzieliście raz gdzieś tam na targu, więcej nie zobaczycie. Jemu po prostu nie zależy na marce, na renomie, tylko żeby zarobić parę groszy. Chwilę się tym zajął, potem się przestanie tym zajmować, a wy będziecie mieli taki problem, że wam po tygodniu kury padną i tak będziecie musieli sobie kupić nowe. Wydacie, powiedzmy, na średnio kura kosztuje, nie wiem, 40 zł, kupicie 10 kur, już macie 400 i się okazuje, że po tygodniu wam czy dwóch kury padły. Szczególnie jak zaczynacie przygodę, to na pewno będziecie niezadowoleni i powiecie, że wy się nie umiecie zajmować drobiem. Już jeden z widzów tak pisał. Nie jest to prawda, najczęściej po prostu problem polega na tym, że większość z nas pewnych rzeczy nie wie i przez to są te problemy. To nie jest tak, słuchajcie, że się nie umiecie zajmować drobiem. Myślę, że większość ludzi tak czy tak by się umiała zająć albo by się od razu po dwóch, trzech informacjach dowiedziała, jak się zajmować kurami. Natomiast doprowadzić do dobrego dobrostanu i do dobrej nieśności u drobiu jest trudno. I to wam mówię od razu, żeby kury się bardzo dobrze niosły, żeby to było opłacalne wszystko, żeby to spiąć, zakup zboża i tak dalej, to już jest wyższa szkoła jazdy. Natomiast trzymać sobie tak kury dla siebie, słuchajcie, to naprawdę myślę, że większość osób może to zrobić. Więc pamiętajcie naprawdę o tych nieuczciwych osobach, które teraz próbują się wzbogacić na tym, bo kury niby są tańsze, bo faktycznie są tańsze o parę złotych, ale jeżeli wy takie kury kupicie, to słuchajcie, wcale nie wyjdziecie na plus, bardzo często wręcz wyjdziecie na minus, bo po prostu kupicie kury, które będą chore, lub kury, które będą stare, też takie sytuacje są i wtedy, słuchajcie, jeżeli wiecie, nawet z moich filmów, ale nie tylko, na co zwracać uwagę wybierając drób, to nie ma szans po prostu, żeby ktoś wam wcisnął chore kury, a nawet jeżeli ktoś będzie tak przekonywujący, to zastanowicie się dwa razy, czy faktycznie taki drób kupować, czy nie. I będziecie mieli z tyłu głowy, że coś tu nie gra, bo na przykład kura nie ma piór, albo coś jest z grzebieniem, albo coś jest ze skokami, z nogami u drobiu. Albo ona w ogóle nie reaguje na zmysły, albo coś ma z oczami. Wtedy będziecie, słuchajcie, to wszystko widzieli. Coś z ogonem. Takie możliwości, słuchajcie, są przeróżne na sprawdzenie drobiu, że jeżeli nawet nauczycie się 3, 4, 5, żeby weryfikować, to wszystko można sprawdzić. Także to na tyle, moi drodzy. Jeszcze tylko tak na marginesie powiem. Pamiętajcie o tym, żeby kury miały świeżą wodę wieczorem w poidle. To jest bardzo istotna kwestia, o której też warto pamiętać. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.